Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie I zapraszam do kolejnej rozgrywki, którą tutaj sobie wybrałem W celu e, pokazania jak e, grają najlepsi rzachiści Między innymi Magnus Carlsen Jest to partia grana online, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika Nieco zaskakująca partia, dynamiczna W sumie w zasadzie lekka dla oka e, Ale też efekt końcowy może nieco zaskoczyć Także zapraszam e, Przeciwnikiem Ma, e, Magnusa Carlsena jest e, Likwa Lim, bardzo sympatyczny arcymistrz, który no, jest niezwykle również niebezpieczny, więc zaczynajmy. W takim razie D4, D5 zagrał Magnus, C4. Ja specjalnie zrobiłem czarne na dole, żeby zobaczyć grę z perspektywy mistrza świata. E6 ze strony Magnusa, skoczek na C3, posunięcie C5. I to już jest dosyć ciekawy element w tej partii, dlatego że Magnus wybiera obronę Tarasza. Osoby, które bardzo chcą grać agresywnie po ruchu D4, mówię o agresji ze strony tutaj czarnych. No to obrona tarasza myślę, że jest dobrym pomysłem. No, i teraz, jak tu można się zachować i o co w ogóle chodzi? Przede wszystkim czarne atakują szybko centrum, żeby mieć bardzo łatwy rozwój figurowy. Zaraz to będzie wszystko widoczne. Skoczki i gońce zaczną latać ale często jest to za cenę izolowanego pionka, albo nawet i straty tego pionka. Jak grają białe? Otóż bicie na D5 i Magnus wybija pionkiem na D4. W tej sytuacji oczywiście można wybić pionkiem E na D5 i to jest bardziej grywalny obrazek. Tutaj białe mogą grać skoczkiem na f 3 z planem G3, więc G2, a czarne sobie grają skoczkami, wychodzą sobie gońcami i gra się toczy... No, w sposób inny troszeczkę. Na co Magnus jednak zagrał pionkiem tutaj na D4 i białe dały szacha na A4. Jest to taki celowy zabieg, żeby troszeczkę zepsuć, troszeczkę utrudnić rozwój czarnym. No, koniec D7 zasłonić się raczej musiał i Hetman zbija na D4. No i teraz okazuje się, że w tym momencie tutaj pobiciu na D5, Hetman zbija na D5 i jest pionek więcej po stronie białych. No i wydawałoby się, że jest wszystko w porządku e, Teoretycznie tak Ale zwróćmy uwagę jak gra Mistrz Świata Ma, Mistrz Świata gra skoczek F6 Zostawiając w polu jeszcze jednego pionka do zbicia Zwykle bywa tak, że jak się weźmie Jeszcze jednego piona, no to mogą być problemy Już totalnie w rozwoju figur Zwróćmy uwagę, że jak na przykład weźmiemy pionka To tutaj Mistrz Świata mógłby sobie wyprowadzić Kolejnego skoczka i mamy trzy figury w grze Czwarta w drodze, wieża w drodze Hetman nieco zaplątany I to myślę, żeby wystarczyło do tego Żeby powiedzieć, że inicjatywę Sporą tutaj inicjatywę mają czarne. Aczkolwiek, no, można oczywiście walczyć, wycofując Hetmana. A na przykład, jakby skoczek poruszył się na B5 i chciałby tutaj zrobić krzywdę posunięciem na C7, żeby zrobić widły, no to niestety tutaj spotkałby się z taką reakcją jak goniec B4. I są ogromne problemy. No, król na D1 nie może zagrać z wiadomych względów. Tutaj goniec na przykład na C8 z szachem, a jak na przykład goniec D2, no to dzieje się dokładnie to samo, więc skoczek musiałby wrócić i kolejna figura jest w grze. No, takie ciekawe rzeczy tutaj mogą się dziać. Oczywiście, po skoczek F6 i ataku na Hetmana. Ten Hetman wrócił na D1 do obozu i goniec kulturalnie zagrał na C5, skoczek na F3 szybciej. Tutaj jak czarne, jak białe wyprowadzą figurę, będą bezpieczniejsze. Skoczek C6, posunięcie E3, co jest ciekawe. No, tutaj widzimy, że ten goniec jest nieco zasłonięty. No, na przykład, jakby goniec wyszedł na G5, no to również tutaj trzeba bardzo uważać na tego typu posunięcia, jak Hetman B6. Bardzo ciekawe działo. Myślę, że wiele osób już zna ten układ sił, i tutaj jeszcze Hetman celuje w piona B2, więc tutaj czarne myślę, że miałyby bardzo dobrą grę. Mimo, że tutaj grozi jakieś wybicie z pionków, ale szybciej tutaj goniec na F2 uderza i jest niebezpiecznie. No, w, no w każdym razie, tutaj w tej sytuacji E3 nastąpiło. Ruszone ze strony Mistrza Świata, goniec. E2, Hetman E7, Roszada, także zobaczcie spokojnie tutaj wyprowadzanie figur i Skoczek zagrywa na E5, próbując już tutaj nieco zamieszać w tej sytuacji, próbując wymienić. Może Hetman wymieni goniec D6 i próba dania mata. Tak to łatwo oczywiście wygląda, ale jakaś próba tutaj Magnusa jest podejmowana. Skoczek D4 jednak zagrały białe i Skoczek wrócił na C6. W tej sytuacji w ogóle ta partia była grana w. Świerć finale tego tegoż turnieju online, i tutaj Magnus, no, nie musiał chyba wygrywać w ogóle tej partii. Aczkolwiek dosyć ciekawie to wyglądało, dlatego też cofnął. No, poszło A3, mniejsza o większość. Bardziej mnie interesują tutaj ruchy. Mam nadzieję, że was również. Posunięcie A5, bardzo przydatny ruch, nie pozwala zagrać B4. To są takie typowe, ta, typowe uderzenia, i właśnie dzięki na przykład analizom partii. Ja to często do znudzenia powtarzam i możecie mnie skarcić, aczkolwiek ja się tego nie boję. Analiza partii jest szalenie. Ważna do rozwoju i podnoszenia poziomu szachisty, często motywy się powtarzające uczą nas i zapamiętujemy to w głowie. To jest bardzo, bardzo istotne. Posunięcie B3, wieża AD8. Od razu tutaj na linii z Hetmanem się pojawia wieża. Skoczek zagrywa z C na B5, czyli wzmocnienie obrony punktu D4. Na co Magnus od razu robi strzała, skoczek wybija. I co ciekawe, Magnus tutaj gra w ogóle jak maszyna. To trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo w tej sytuacji jestem ciekawy, jaki ruch byście zagrali. Pierwsza myśl, moi drodzy, pierwsza myśl, piszcie w komentarzu, jest ruch 17, a Magnus wybija skoczka. No, przyznam się szczerze, ja bym tego skoczka nie zbił, zachowałbym jednak parę gońców. No, ale jednak Mistrz Świata robi inną robotę. No i po tym wybiciu Hetman wybija, Goniec zagrywa na B5, Hetman B2 i zobaczcie, że kolejne wymiany figur... Ze strony czarnych, ale to wydaje się być dobre dla białych, no bo jest pion więcej białymi, i jak więcej wymienimy figur, no to lepiej grać białymi zdecydowanie. Magnus ma inne zdanie, no on jest mistrzem świata, my tylko możemy mu klaskać. Skoczek zagrywa na e4 w tej sytuacji, posunięcie a4, zrozumiała sprawa, Goniec chce aktywnie zagrać na a3, atakować tutaj sobie wieżyczkę i hetmana, wieża z f na e8, spokojnie i Goniec zagrywa na a3, hetman e6, hetman celuje w piona. Na co tutaj biało odpowiedziało ruchem b4, no i teraz Magnus zagrywa, no chyba wszyscy zagramy to posunięcie, to jest dosyć łatwe, mam nadzieję, wieża d2. Bardzo prosty ruch, ale odpowiedź białych jest następująca: Hetman B5. No i ten ruch jest niestety słaby. Ten ruch jest błędem białych. Jak to wykorzystać? Zostawiam Was z pytaniem. Można zatrzymać materiał, nawet trzeba spróbować swoich sił w tej sytuacji. Otóż czarne zbiły skoczkiem na F2. No właśnie, taktyka. W szachach taktyka jest szalenie ważna i co tutaj się teraz y, dzieje? Od razu powiem, że w partii Goniec zagrał na C1, ale no, musimy zwrócić uwagę, co można zrobić. No, jeżeli wieża zbije na F2, to jest pierwsza rzecz, którą bierzemy pod uwagę, to jak się zachować. Otóż to bicie jest przegrywające z uwagi na wieża bije F2. No, jak król nie zbije, to jest jakoś więcej. Jeżeli zbija król, no to hetman E3, król F1 i co dalej? Oczywiście Hetman f4, król jest troszkę odkryty, a ciężkie figury robią robotę, jak widać. Król musi zagrać na G1. No i Hetman d4, okazuje się, że tutaj ginie wieża. Król f1, już do końca pokażę, bo to ładny obrazek: bicie na A1. Król f2, Hetman e1, Król f3, jak dać mata w kilku ruchach? Hetman e3. G4, bierze 4. I jeżeli Król na F5, to hetman F4 z matem. Jeżeli Król na H5, to ładny ruch G6 z matem. Oczywiście to jest ładne dla oka, dlatego też pewnie białe tutaj podstawiły ten motyw. A wydaje się, że nic w tej sytuacji nie ma, a jednak, jednak jest. Goniec na C1. No i w tej sytuacji Magnus zagrał posunięcie pod tytułem Skoczek na H3 Szach. No bo odpowiedź musiała jakaś nastąpić. No i teraz, jeżeli nastąpi bicie, no to to bicie jest od razu przegrywające z uwagi na Hetman G6, Hetman G5. No i chyba tutaj Mata e, widzą wszyscy na G2, więc skoczek H3 jest nietykalny. Tutaj białe muszą zagrać na H1. No i co ciekawe, Magnus znowu daje szacha na F2. Król znowu zagrywa na G1. No i znowu szach nastąpił na H3. I znowu król na H1. Moi drodzy, ta sytuacja się powtarza w tym momencie, ale jak można by było zagrać czarnymi, żeby te pozycje wygrać? I to jest zadanie dla Was. Niełatwe zadanie, muszę przyznać, ale spróbujmy swoich sił. Zatrzymujemy materiał i szukamy opcji. Otóż Magnus mógł Wierzą zbić na G2. No, kto znalazł ten ruch i dalsze, dalszą kontynuację to gratki? No tutaj muszę powiedzieć, że to niełatwe posunięcie, ale trzeba liczyć. No i pierwszą rzeczą, jaką bierzemy pod uwagę, no to król zbija tutaj na G2. Ok, no to to, to przegrywa bardzo szybko. Hetman G4, Król H1 i Hetman E4. skoczek ładnie, broni pól. Hetman broni, szachuje, tutaj jest, bierze F3 i mat na F3. Ok, to jest jedna z możliwości. No ale jeżeli król nie zbije, to co dalej? Jest też możliwość, Hetman bije na E8, żeby odciągnąć Hetmana. Widzimy, no, zbić trzeba, i teraz Król zbija na G2. Ok, mamy tę pozycję, e, i tutaj e, Hetman e 6 należałoby zagrać. No i ta pozycja jest wygrana dla czarnych. Oczywiście, na tym poziomie, jakim reprezentuje Magnus, jest dosyć łatwa wygrana. No, bo tutaj Hetman wchodzi szybko do króla, tak naprawdę, i Skoczek z nim dobrze współpracuje. Dalej, można sobie oczywiście to przejrzeć, więc myślę, że byłoby dosyć prosto. Jak można by było się też inaczej zachować? Szczerze mówiąc, na przykład, jakby goniec ruszył na przykład na A3. No to jak można by było tutaj grać? Tutaj wygrana chyba jest też dosyć prosta. Zobaczcie, że jest po pierwsze, pion więcej u czarnych, to jest ważna informacja. Druga informacja jest taka, że król jest po prostu odkryty i można grać w wieloraki sposób. Nawet wieża D8 działa, bo tam szybko wchodzimy, ale myślę, że wieża D8 jest dosyć trudnym ruchem do wymyślenia. E, powiedzmy. Wieża F2, może takie ludzkie zagranie dosyć, dosyć szybko powoduje, że no dosyć szybko wygrywamy. Tutaj, no nie wiem, zbicie, skoczek zbija, król G2, skoczek G4 i lecą kolejne pionki. Niekoniecznie musimy dać mata, żeby wygrywać w tej pozycji. Totalny rozjazd mógłby nastąpić, ale jak było w partii? Otóż po skoczek H3 król zagrał na G1 i skoczek F2 i król G1. No i panowie zgodzili się na remis. No no cóż mogę powiedzieć Mistrz świata przeoczył wygraną No to wygląda I tak się zdarza Chociaż na tym poziomie jaki reprezentują panowie No to wieża G2 jest takim ruchem który powinno wpaść do głowy Nie wiem dlaczego tego nie zagrał mistrz świata Piszcie w komentarzu co sądzicie Będzie fajna mam nadzieję dyskusja Dzięki za oglądanie Polecam e-booka do pobrania w komentarzu i w opisie filmu Zapraszam Dziękuję za uwagę Trzymajcie się, dobrego dnia, cześć